Cześć, witajcie z tej strony Bartosz Skrock, witam już po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie zestawik o numerze katalogowym 75, no, nie widzicie, 75269. No i co? Zestawik oczywiście z serii LEGO Star Wars, jeden z trzech takich z katalogu, który bardzo chciałem mieć. Czyli właśnie on się tutaj nazywa, zaraz zobaczę. Pojedynek na planecie Mustafa. No, oczywiście kluczowa scena z trzeciej części Gwiezdnych Wojen. No i co? Zapraszam do całkiem fajnej recenzji. No i co? Co by tutaj jeszcze powiedzieć o pudełku? Ogólnie pudełko Wam pokazałem. Prezentuje się ono w ten sposób. Tutaj oczywiście figurka Anakina w skali 1 do 1. No i co? Otwieramy chyba tak. 3, 2, 1. Założy się, że będą około 2 woreczki. Zobaczymy, czy dobrze mi się zdawało. Jest woreczek z numerem 1. Jest woreczek z numerem 2. Instrukcja. I to chyba wszystko. Żadnych naklejek nie ma. Zobaczmy, jak się prezentuje instrukcja. O, instrukcja nawet taka, patrzcie, taka dziwna jest troszeczkę. Bo, patrzcie, a nie, dobra. Będzie trochę okej, okej. Dobra, co wam? Zobaczmy, czy się, czy jest prezentacja innych zestawów. Założę się, że tak. O, są. Jest właśnie ten, o. Jest ten właśnie, muszę powiększyć. Jest właśnie ten mój drugi zestaw. O, tu jeszcze macie spis elementów. I powiększenie na te zestawy. O, tu jest jeszcze reklama właśnie gry Star Wars Saga Skywalkera. Słuchajcie, grę omawialiśmy sobie w jednym z filmików na moim kanale. Myślę, że możecie patrzeć tutaj do rogu. Tutaj powinno się wyświetlić w jakimś tam momencie filmu. To jest właśnie mój drugi taki ulubiony zestaw ze Star Warsów. I oprócz tego jest jeszcze Battle Pack z Mandalorianami. Oczywiście obydwa zestawy będę miał. I może nawet sobie kupię w Livigno. Bo słuchajcie, mam dla Was taką informację, zanim jeszcze zaczniemy zestaw recenzować. To jest ostatni film na moim kanale na ten tydzień. W sobotę nie będzie filmu żadnego.
Bo w sobotę właśnie zaczynają się ferie. Ja o 3 nad ranem muszę wstać, bo jadę przez 12 godzin do Włoch, do miasta Livigno. No i na ten tydzień, który tam będzie, czyli właśnie od soboty do soboty, niestety nie będzie na moim kanale żadnych filmów. Proszę, mam nadzieję, że to przeżyjecie i że poczekacie, bo macie na co czekać. Posłuchajcie teraz. W Livigno, słuchajcie, jest jeden Lego shop i co jest dziwne, bo Livigno jest bardzo małym miastem. Livigno, słuchajcie, jest przy właśnie górach we Włoszech. To jest takie małe miasteczko. I słuchajcie, jak patrzyłem na sobie na mapę, albo nie, po prostu patrzyłem na Google'a, to znalazłem tam Lego Shop. No i słuchajcie, no już, że będzie Lego Shop z Livigno, to jeszcze będzie Lego Shop z Wiednia. Bo wracając już do domku, do Krakowa, do Polski, przejadę sobie przez Wiedeń, a w Wiedniu też oczywiście jest Lego Shop. I też będzie vlog. Więc nie dość, że będą dwa vlogi, to jeszcze w drugi tydzień ferii będą ferii, nie wiem jak to się odmienia, animacje poklatkowe na prawdziwym śniegu. Bo słuchajcie, jak będę miał jakąś przerwę w jeżdżeniu na nartach, chociaż to jest mało prawdopodobne, albo po prostu jak wieczorem przy naszym hotelu, nie hotelu, to jest po prostu domek gościnny, gdzie ja będę mieszkał, będzie śnieg, to słuchajcie, będą animacje poklatkowe na prawdziwym śniegu, czyli czegoś, czego na moim kanale jeszcze nie było. Więc nie dość, że będą dwa Lego shopy, które chyba jeszcze nikt z Polski nie pokazywał i będę może pierwszy. Nie dość, że kupię tam jeszcze zestaw sobie, na pewno będą jakieś pamiątki do recenzowania. To jeszcze animacje poklatkowe na prawdziwym śniegu. Czyli macie na co czekać i mimo, że przez tydzień nie będę wrzucał filmów, to jak już minie ten tydzień, to na pewno wrzucę właśnie dwa Lego shopy, jak i animacje poklatkowe na prawdziwym śniegu. Więc mam nadzieję, że będziecie czekać. Proszę, nie odejmujcie mi subskrypcji. Sorry. Tak. Bo właśnie dziś chyba jest czwartek i ja to wrzucam. Nie wiem, kiedy to wrzucę. Może w czwartek, może wyjątkowo w piątek, ale nie wiem. To jest właśnie ostatni film na tydzień. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Cierpliwie. No i co? Oprócz tego właśnie będę nagrywał jeszcze takiego długiego vloga przez całą moją podróż. Więc tak naprawdę to przez krótką chwilę, pod koniec filmu, wrzucę takiego vloga. Będziecie mogli zobaczyć moją trasę, ile jechałem, co zwiedziłem. Więc nie dość, że będzie coś, to jeszcze będzie taki właśnie vlog niezwiązany z klockami, ale wyjątki się zdarzają. Dobra, a teraz pozwólcie mi zamienić te woreczki w pełny zestaw. Wiem, miał być speedbuild, ale no niestety nie, ten speedbuild by chyba nie wyszedł, bo słuchajcie, jest dosyć ciemno i ja tutaj muszę właśnie taką lampeczkę wrzucać, a w speedbuildzie takich lampeczek niestety nie można mieć, więc ten speedbuild po prostu by nie wyszedł, tak mi się wydaje. Więc mam nadzieję, że będzie mi się fajnie układało. No i co? Do zobaczenia za chwilkę. No i już słuchajcie, już niestety jest ta chwila. Na planecie Mustafar doszło do walki pomiędzy mistrzem i jego dawnym uczniem. Niestety. Słuchajcie, zestaw po ułożeniu mi się bardzo podoba. Sorki za taki wstępik, ale nie ma on zbyt wielu minusów. Więc co? Może zacznijmy omawiać. Ale słuchajcie, ta kluczowa scena po prostu z filmu, że Anakin i Obi-Wan się biją na planecie Mustafar, wokół pryska lawa, a w tle leci ta muzyczka. Tu, 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 tu. Nie wiem, ale jeśli nie znacie jej, to oglądajcie film. Trzecią część, która była całkiem fajna, ale nie podobały mi się najbardziej.
trzecia część Star Warsów. Najbardziej mi się chyba druga podobała z pierwszej sagi, czyli drugiej. No. Więc tak. Może zacznijmy od części zapasowych. O, ja musiałam jeszcze po nie sięgnąć. Tutaj te trzy groszki sobie wyjmiemy, bo to nie są części zapasowe. Zaraz, muszę sobie wyjąć. O. Muszę sobie wyjąć tutaj te trzy groszki. Jeden. Drugi. No i trzeci. No i te trzy groszki się nam przydadzą. A tak to części zapasowe prezentują się tak. No i nie powiem, są całkiem. Mamy jedną taką łyżwę. Takie oczko, takie właśnie fioletowe. To się rzadko spotyka. No i bardzo ładny nadruk. Nie kojarzę go z innych zestawów Star Wars, ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś był. Ale nie wiem. No i tak się właśnie prezentowały części zapasowe. Z ciekawszych rzeczy wam powiedziałem, inne możecie się przyjrzeć. No i co? Słuchajcie, te trzy groszki wyjąłem, bo one są nam ten. Będą nam potrzebne. Ja słuchajcie, nawet nie chcę tego ruszać. To tak pięknie wygląda. Jak patrzcie, ten Anakin tak się napiera, by Obi-Wanowi właśnie ten miecz. Właśnie, znaczy, no wiecie. Dobra. Może pokażę wam pierwszą część bawialną, która no, pozwala nam wkroczyć w takie wodze fantazji, czy jak to powiedzieć. Bo słuchajcie, to się prezentuje tak. Uwaga, patrzcie. Klocki są specjalnie zrobione na takich płytkach tutaj. Ja wam zaraz pokażę, może lepiej, jeśli mi się uda. O, tutaj na takich płytkach, to są właśnie takie specjalne klocki, teraz to chyba dobrze widać. No i one mogą tutaj sobie jeździć jak na szynach. I właśnie to się taką bitwę Anakin i Obi-Wan. Pif, 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 pif. No i oczywiście to też się może obracać. Mi się ta część bawialna bardzo podoba. No i nie no, zestaw, słuchajcie, jest bardzo fajny. Nie ma z tym w nim zbyt wielu minusów, aczkolwiek dwa są, więc może zaraz do nich przejdziemy. No i co? Przejdziemy może do tych części bawia. Boże, do tych minusików. Ogólnie patrzcie, tutaj jest taki właśnie klocek typu technik, który od tej. O, kolejna bardzo fajna funkcja bawialna, że można to tak składać. Oj, to się może zaczepiać, tak właśnie. I tutaj też może być taka bitwa. Pif, 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 pif. No. Tym się bardzo ten zestaw naprawdę podoba. No i patrzcie, tutaj oczywiście też kluczowa scena z filmu, jak to Anakin i Obi-Wan stali tutaj właśnie na tych progach. Po prostu jest wszystko ładnie, gdzie pryska lawa i to jest chyba takie. Było najlepsze zdjęcie na miniaturkę. Nie wiem, czy uda mi się je znaleźć. Gdzie właśnie stoję na takim słupie, który właśnie topi się w lawie, pryska z niego lawa. Po prostu piękna scena. No i tak. Niestety tutaj widać ten klocek typu technik. I to niestety jest na minusie. I co jest jeszcze takie inne? Zaraz wam pokażę jeszcze. Muszę to. Nie. 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 Tutaj mi lawa, raczej ogień mi tutaj odpadł. O. Minusem małym jest też to, że to się bardzo trudno odpina. O. I teraz chyba wam to mogę pokazać. Tutaj od strony Obi-Wana. I to jest też bardzo fajna funkcja bawialna. Groszek mi odpadł. Do tej funkcji bawialnej właśnie będą potrzebne nam te dwa groszki. Trzy znaczy. Wkładamy sobie te groszki tutaj. O! Tutaj Anakin i Obi-Wan się biją, a wokół pryska lawa. No ta jedna nie chciała prysnąć. No to też jest fajna funkcja bawialna, ale no te groszki nam właśnie uciekają w różne strony. Jeden to mi nawet widzę pod sokoła milenium wpadł.
Ja tutaj wyjmę, by sokół się nie usmażył. No, ale też minusem jest to, że jak, że mogli sobie, by ta dziura była większa, by te groszki nam nie odpadały, jak właśnie, czekajcie, muszę to jeszcze sobie włożyć, jak właśnie robimy no tą, tą przebudowę tego, to o, one nam odpadają po prostu wszędzie. Ale jeszcze właśnie tutaj, gdzie tego oczywiście nie widzicie, o już widzicie, no, no i dlatego właśnie to jest fajna funkcja bawialna, ale jak, dlatego ja zawsze wolę trzymać te groszki właśnie w tej woreczku, bo by one nam nie uciekały podczas zabawy. O, słuchajcie, zestaw mi się podoba, może zdejmijmy te figurki. Przyjrzymy się tutaj tym właśnie tym właśnie pojazdom, no nie pojazdom, to wiemy, nie były pojazdy, ale zobaczmy, jak to wygląda. To jest ta platforma i tutaj te droidy, które tam latały i pomagały właśnie coś tam zrobić na tej lawie i tak dalej. O, tutaj widać te klocki, które się obracają. Znaczy, no. I ten droid tutaj jedno o wiele lepiej, jak myślę, wyglądał właśnie w tych lat, z tych lat 12, bo te droidy miały się chyba, bo te platformy i to, no, miały się wzorować chyba na tym zestawie z lat 2012. No i ja ten zestaw miałem i miałem te. No wiecie chyba, o co mi chodzi. Ten, gdzie był taki zielony statek z Anakinem, był ten właśnie Obi-Wan i był właśnie Król Genrej i taki droid właśnie z takim czerwonym torcikiem. Chyba był tam ktoś jeszcze, a właśnie Artuditu. No i niestety nie mam żadnej z tych figurek, tylko został mi Artuditu. I tam, jak mi się wydaje, też były te platformy i one były chyba lepiej zrobione niż teraz. Naprawdę, tak mi się wydaje. Dobra, zestaw. A sobie jeszcze tutaj te groszki schowam. Zestaw omówiliśmy, więc chyba przejdźmy do figurek, bo one też są bardzo ciekawe. Ale ja. No nie dla nich kupiłem ten zestaw. Zestaw po prostu mi się bardzo podobał. Dobra, przechodzimy do figurek. Figurki mamy w tym zestawie dwie, czyli Anakina Skywalkera i Obi-Wana Kenobiego. No nie, Anakina Skywalkera. Wtedy to już był Darth Vader. Tak. I co? Może najpierw chyba przejdźmy do Obi-Wana Kenobiego, bo on jak dla mnie jest o wiele taki, o wiele bardziej, no, jakby to powiedzieć, Obi-Wana mieliśmy już w wielu zestawach, gazetkach, a Anakina nie mieliśmy dawno w zestawie, więc do niego przejdziemy później, no i on jest chyba dla mnie lepszą figurką, ale nie wiem, wy sami osądzicie. Lej patrz, najbardziej mi się właśnie podoba ten tutaj ubrudzony torsik od tej lawy, albo od jakiegoś tam pyłu, widzicie tutaj? Tutaj ubrudzenia, to jest bardzo fajne. Tutaj jest ten oczywiście pas Jedi, no i nadruki też są bardzo fajne, bardzo mi się podobają. Z tyłu oczywiście też jest cały ubrudzony. Te włoski tutaj, Obi-Wana, też są. I o, oczywiście Obi-Wan ma dwie buzie, jedną taką właśnie, taką, a drugą taką przestraszoną właśnie, jak tu myśli, że Anakin go pogrąży, a nie wie, że sam pogrąży Anakina. Co właśnie powiedziałam, to chyba nie miało sensu, ale niech już mi będzie. No i Anakin, oczywiście standardowo Anakin już wtedy nie miał swojej jednej z ręki, bo obciął ją mu oczywiście hrabia Dooku w drugiej części z pierwszego oczywiście, z pierwszej sagi, czyli tak naprawdę drugiej sagi. No i tak, Anakin Skywalker wygląda tak. Mi się on, słuchajcie, bardzo podoba. Oczywiście też ma nadruki na nóżkach, też ma tutaj pas, no i też jest brudny cały od lawy, chociaż przez to czar to tego nie widać najlepiej. Od tej to chyba trochę lepiej widać, to światła próbuję właśnie dodać. O! No i oczywiście włoski Anakina. I tak, tutaj Anakin jak jest jeszcze taki, nie wiem, można to uznać, jak jest jeszcze był Jedi, chociaż nie.
w kino oburzony, że ten, dlaczego tutaj Obi-Wan do niego przyjechał i jeszcze się tak nie pogrąża w złości, a tutaj jak już jest prawdziwym Sithem i już mu się żółte oczy robią, no tutaj Anakin chyba, no niestety już dał się skusić ciemnej stronie mocy, tak już na 100%. No i co, tu już słuchajcie, było na tyle. Ja wam jeszcze właśnie wspomnę o tym, że może pojawią się te dwa legoshopy. Na pewno pojawi się właśnie animacje podkratkowe i na pewno się vloga z całej takiej mojej podróży pojawi. Ale legoshopy to nie wiem, bo ostatnio zobaczyłem, że nie wiem, możliwe jest ten legoshop właśnie w tym Livigno, gdzie ja jadę do Włoch. No nie wiem, ale możliwe. Mam taką nadzieję i mam nadzieję też, że się do Wiednia zatrzymam, bo no niestety gaśnie ten pomysł. Ale mam nadzieję, że jeśli wyjedziemy odpowiednio wcześnie, to jeszcze się uda mi do Wiednia. Tak jak co roku, bo zawsze jak wracam właśnie właśnie jakichś moich ferii, właśnie najczęściej mam w Austrii, gdzieś tam właśnie, to zawsze właśnie jadę do Wiednia, śpiewam sobie Mozart, to jest właśnie Amadeusz Mozart. Nie wiem dlaczego, ale Wiedeń mi się bardzo kojarzy z Mozartem. No i co, oczywiście haulik, jeśli będą te legoshopy, to oczywiście haulik pojawi się na moim kanale. Ja już, słuchajcie, oszczędzam moje pieniążki, by zamienić je na euro. No i już tak właśnie przygotowywuję się do, by mieć, nie wiem, 30 właśnie euro. Nie wiem, czy mi to wystarczy na jakikolwiek zestaw, ale mam nadzieję. No i co? Przypominam też właśnie, że filmów nie będzie przez tydzień. Mam nadzieję, że to przeżyjecie i proszę, nie zabierajcie mi subskrypcji. Jeszcze was poproszę. Za to właśnie, że nie będzie filmów, to no potem już będzie się, słuchajcie, działo i właśnie animacje poklatkowe na prawdziwym śniegu i może dwa Lego Shopy, których jeszcze chyba na polskim Lego Tubie nie było. No i vloga z całej mojej podróży, jak i potem z tego wyjdzie całkiem dobry haul. Czyli pięć bardzo fajnych rzeczy was czeka jako usprawiedliwienie tego mojego niewrzucania. Więc czekajcie, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Słuchajcie, jest właśnie czwartek, ja muszę iść do szkoły, więc... Znaczy, jakby to już będziecie oglądać, to już z tej szkoły wrócę, bo nie wiem, o której to wrzucę i nie wiem, czy to nawet będzie w czwartek, czy w piątek, ale nie wiem jeszcze. No, ja muszę iść właśnie do szkoły, bo w sobotę właśnie filmu, jak mówiłem wcześniej, nie będzie, bo ja o 3 w nocy wstaję. Po 12 godzin jadę. No, niestety. Słuchajcie, na tablet sobie po prostu nagrałem chyba 6 filmów Marvela, jak i jeszcze tam inne jakieś seriale do oglądania, więc będę sobie oglądał, spał. W ogóle to obiad, to myślę zjem w McDonaldzie, by po prostu nie tracić czasu, by do tego Lego Shopu jeszcze sobie zajść i tak dalej, i tak dalej. No. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i bye.